W tej chwili używany jest zestaw hydrauliczny typu lekkiego, kombi. Tu już częściowo został dostęp do osoby poszkodowanej udrożniony, ale ratownik, który ma stabilizować głowę poszkodowanego, konkretnie kręgosłup, musi dotrzeć do tylnego fotela i jest problem z otwarciem drzwi tylnych. W tej chwili odbywa się za pomocą narzędzi hydraulicznych otwarcie tylnych drzwi, aby ratownik mógł wejść do środka i stabilizować głowę poszkodowanego. Bezpieczne, żeby został ewakuowany z pojazdu. Ratownik wchodzi do środka, będzie stabilizował głowę poszkodowanego. Teraz tak, tutaj przyjmujesz ode mnie, nie? Ja ci powiem kiedy, chwycisz do góry pomiędzy ten i zawsze na lekkim wyciągu do góry, na takim delikatnym lekkim. Weź ręce wyżej niż moje. Tak, całe chwycisz, za całą głowę. Tutaj zaznaczam, że trwa oczywiście nauka młodych adeptów pożarnictwa. Się chłopacy szkolą. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, szkolimy tutaj młodych adeptów. W rzeczywistości to o wiele sprawniej. Teraz tak, paski w stabilizatorach. Jeżeli jest kołnierz, zakładamy jeden na kołnierz i na czoło. Pukania, bo zobacz, przykładasz, oto po prostu. Tak? Dobrze, bez herbowana. Potrzeba wody.